w moim sercu budzi jeszcze inne pytanie. Właśnie od tego chodzenia po ziemi, z czysto z tej płaszczyzny ludzkiej najpierw. Przez wiele lat to pytanie było dla mnie całkiem wywrócone do góry nogami. I to może wiązało się z tym, co przeżywamy nie tylko w gimnazjum, nie tylko w liceum, czy tam potem w swoich etapach i myślimy, że to już się po gimnazjum skończy, kiedy sobie poustawiamy sprawy, a mam tutaj na myśli akceptację. To dla mnie to pytanie, kim dla Ciebie jestem, czy kim dla mnie jest, to wcale się nie kończyło na końcu z Jezus Chrystus, tylko co o mnie myślą ludzie? Kim jestem dla? Co o mnie sądzą ludzie? I mam wrażenie, że to była taka w wielu wypadkach emigracja i szukanie w różnych objęciach i w różnych opiniach na swój temat i zbierania tych opinii z różnych źródeł na mój temat, skanując to, co robię, jak się zachowuję, tak jak konstytuuję swoją tożsamość powoli, jak potwierdzam swoje umiejętności, swoją męskość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak ja się w tym odnajduję i myślę, że tu, gdzie powoli zaczynał autorytet jakby czy rodziców, czy nauczycieli, czy ludzi ważnych dla mnie odchodzić na drugi plan, bardzo ważną rzeczą dla mnie było to, co o mnie inni pomyślą. I poszukiwanie jakby odpowiedzi na to pytanie spowodowało nieraz, że włączała mi się ta piosenka Jolka, Jolka, pamiętasz, lato ze snów? I tam jest takie zdanie, które mi się właśnie przed chwilą przypomniało. Emigrowałem z objęć twych nad ranem, dzień się pojawiał, nocą znów wracałem. I to jest takie bardzo kuriozalne, bo oczywiście myślimy o tej płaszczyznach damsko-męskich, ale ja się w tym znalazłem, że z objęć jednej opinii przechodziłem do drugiej opinii i w zależności od tego, jakie były relacje, kto to był dla mnie z tej drugiej strony relacji, no tak bardzo zaczynałem się pod nią podklejać. I ja się wcale nie pytałem Jezusa w swoim życiu, co On o mnie myśli, czy kim ja dla Niego jestem, tylko dla mnie to było tak bardzo istotne, że emigrowałem sobie na różne poletka, na różne ojczyzny. I to w pewnym momencie bardzo konkretnie zaczęło wyznaczać pewne tory mojego życia. Teraz sobie cofnę jakby ten temat Campo Bosco kilka lat wcześniej na tej scenie, tylko że z tamtej strony jeszcze ustawionej. No z obecnym tutaj zespołem śpiewaliśmy sobie jeszcze jako... Miałem na pewno wyższe włosy niż dziś. Bardziej byłem może skaczący, bo dzisiaj już miałem wczoraj zadyszkę po skakaniu z chłopakami z łysymi baniami. Jednak tak 9 lat temu, jak Marian podpowiada. Fałszowałem to ile wlezie, ale oczywiście szukając też takiej radości salezjańskiej, jak to młody salezjanie biegnący tam do ołtarza, sobie gdzieś tam szuka z młodzieżą. No, jest to coś, co cię potwierdza, jest to coś, co cię raduje. Sobie jakś tam śpiewasz gorzej, jak ci potem puszczą nagranie. No bo wtedy masz talent, jest bezdyskusyjnie wygrany i widzisz, że szkoła muzyczna ci jest w ogóle niepotrzebna. Ale to cię też sprowadza na ziemię bardzo konkretnie w tym, że pytasz siebie. Ja pamiętam, że był taki moment, że nawet obecny tutaj czy Andrzej Wujek, czy gdzieś tam ksiądz zresztą, inspektor i chłopaki, nie? Bo ja pamiętam, że nie zdążyłem kiedyś zdjąć alby. Dostałem albę z kapturą, zacząłem tutaj skakać po tym wszystkim i tak dalej. No i to jest pytanie, czemu ty skaczesz w albie, nie? Czy szukasz, nie wiem, potwierdzenia, zauważenia, to, co ja jakby w ogóle sobie tego nie uświadomiałem, tak? Ale ktoś mi gdzieś tam to później powiedział. Mówi, czym ty się kierujesz, po co to robisz? Bo co chcesz zatrzymać, co chcesz potwierdzić w sobie, tak? I mam wrażenie, że ten temat się w ogóle nie kończy wraz z gimnazjum, z tym, że ja zostałem kapłanem i tak dalej, bo prędzej czy później to dotyczy bardzo jednej takiej fundamentalnej rzeczy u nas, gdzie walczymy o święte rzeczy, a to pospolite skrzeże, czyli poczucia mojej wartości. I większość jakby dylematów w moim życiu chyba brała się stąd, że ja się nie czułem kochany i to moje poczucie wartości było w pustce, która niesamowicie jakby grzmiała w moim życiu. To było takie migrowanie z opinii do opinii, z klateczki do klateczki, do czego się przywiązywałem, tak jak myślę, te pasy do tego aluminiowego tutaj rusztowania. Tak byłem mocno zakotwiczony tymi opiniami, że to mnie wodziło. Od ojczyzny do ojczyzny, tak sobie zmieniałem, tak? Z jednej relacji do drugiej relacji. I to było dla mnie konstytuujące moje życie w pewnym momencie. Ale wcale to nie była kotwica pod tytułem Jezus Chrystus. I moje poczucie wartości, i moje, oczywiście, fajnie się z księdzem gada, coś tam się działo, fajnie, fajnie. Wszystkie pompowania pod skrzydełko wchodziły jak w masło nóż. Tylko był jeden problem, że ja cały czas się nie czułem i szczęśliwy, i kochany w tym wszystkim. I nastąpił taki moment bardzo prozaiczny, że kiedyś wylądowałem w kaplicy, już nie pamiętam gdzie, ale był wystawiony Najświętszy Sakrament. I tak trafiło, że nikogo w ogóle tam nie było.
Ja sobie usiadłem, wiem, że coś w życiu przeżywałem mocnego, bo jedna podpórka ludzka, opinia spadła, druga spadła, całe rusztowanie w moim życiu, poczucia mojej wartości znowu się huśtało, jak systematycznie co jakiś czas, kiedy usłyszałem jakąś niepochlebność na swój temat, albo mój piedestał i moja scena życia z reflektorami padła, zasilanie się skończyło, no i bezradny sobie gdzieś tam trafiłem. I wtedy przeżyłem największą wiksę świata, w której uczestniczyłem. Taka wiksa tak mnie wychuśtało, bo usłyszałem w tej ciszy przed Najświętszym Sakramentem jedną rzecz. Kocham Cię takiego, jakim jesteś. I nie musisz sobie zapracować na moją miłość. I chcę, żebyś wiedział, kim dla mnie jesteś. I tyle.